Siemanko widzowie, ja jestem Emil, witam was w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny odwiedzimy sobie sekcję komentarzy do sprawdzenia. Więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no i zapraszam do oglądania. Z racji tego, że dzisiaj jest 8 marca, chciałbym życzyć każdej dziewczynie, która ogląda ten film, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Już jesteśmy sobie w sekcji komentarzy do sprawdzenia i pierwszy komentarz. Nie zgadzam się, bo Palion Gra wyszło w 2022, a ta jakaś 2022, 10 stycznia, a Paliona 5 stycznia. Jesteś jakiś głupek. No to zobaczmy, kiedy wyszło Palion Gra, a kiedy wyszła piosenka Don't Play. Więc tak, piosenka Don't Play od KSA i Annemarii wyszła dokładnie 15 stycznia 2021, a piosenka Palion Gra wyszła 29 kwietnia 2022 roku. Jest tu ponad rok czasu, więc jak piosenka Gra mogła wyjść wcześniej niż piosenka Don't Play? Logic. Kupa, GVVVHDKZHEMILK, uśmiech, kupa, diabeł. Kreatywnie, naprawdę. Aż się k***wa wzruszyłem. Hejka Tulenka jest super, przestańcie hejtować i ty usuń ten głupi kanał, bo jest po prostu gówny i to tyle, co chciałam powiedzieć. A, i ty też możesz mieć problemy, bo jesteś jakiś naprawdę. No ja tu widzę u ciebie poważny problem, mianowicie z ortografią. Widać, że się spało na lekcjach polskiego. Druga sprawa, tak, każdy hejtuje Hejkę Tulenkę. Faktycznie wyzywałem ją w swoim szorcie od najgorszych dziewczynek. Tak, tak było, nie zmyślam. Trzecia sprawa jest taka, że prędzej tobie bym polecał usunąć konto, żeby się nie kompromitować w sekcji komentarzy. Nie zesraj się. Sorry mordo, gruchówkę jadłem. Ty głupku, co ty mówisz? A to masz jakieś problemy ze słuchem, że nie wiesz co powiedziałem w swoim filmie bądź szorcie? Pierdziel się, pępek jest git. Pępek? No sprawdzę. No jest git, taki wewnętrzny do środka mam, no. Jest spoko, faktycznie. Nieprawda, jesteś chamski. Wiesz co nawet mówić mi o te chciało, kiedy to usłyszałem? Po prostu wstyd, każdy go lubi. Chyba tylko nigdy nie lubiłaś, bo jak widać jesteś najgorszy multi, to debil. Jedynie, że on nie kradnie piosenki. Nowy Sącz? Ty co? Że to tego wysłał, ale powiedzmy sobie szczerze w oczy. Przestań wysyłać każdego w końcu. Bierzcie za siebie, bo to nie tylko siedzisz na dupie i siebie robisz co chcesz, nie będą ci. Uwierz, że twoje piosenki na dupa. I gówno, więc proszę, kurde, weźcie za siebie i proszę, nie rób takich rzeczy, bo to po ślubie, a nie po prostu to sam na całego, więc proszę, nie rób takich rzeczy, bo zaraz taki... Jakby ktoś dosłownie wkleił do tłumacza Google i to wpisał w komentarzu. Ja się tak zmęczyłem czytając to. Chyba widzicie pierwszy raz mój autentyczny śmiech na filmie. Ja się popłakałem po prostu. Przepraszam, ale nie mogę z tego, no Boże. Ja nie wiem, czytam to po prostu się tak... Tak się zmęczyłem czytając ten komentarz. Coś tam ty mówi, że multi jest git, do dupy, palion jest git. Weźcie puknij w głowę, pani Izabelo Janusińska. Multi jest koksem, palion jest giga gównem, bo inaczej tego się nie da ująć. Bo multi przynajmniej robi dobre nuty, stara się, ma talent jakiś, a palion, no to sorry, szanujmy się, ale nikt normalny go chyba nie będzie słuchał nieironicznie. Dym, dyrydyn, dyn, dyrydyn, dyn, Emilek to zło, Dexy i ty, po prostu chce się pojawić na odcinku. No to proszę bardzo, właśnie się byku pojawiłeś, możesz pozdrowić tam rodziców, czy kolegów, znajomych. No i cóż, bardzo fajnie to zrymowałeś, muszę ci przyznać. Talent poetycki niczym Jan Kochanowski i jego treny. Wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego krótkiego niestety odcinka. No więcej komentarzy takich nowych w tej sekcji się nie pojawiło, ale myślę, że wybrałem te najlepsze, mogliście się pośmiać. No i też przepraszam, że teraz te filmy nie są tak regularnie, no ale w tym tygodniu niestety mam mało czasu. Drugie zmiany w pracy, no wiecie o co chodzi. Plus jeszcze do tego mam weekend studia. No tutaj... Staram się dla was znaleźć zawsze czas, żeby jakiś film nagrać albo tego live'a chociaż na godzinę odpalić. Mam nadzieję, że to docenicie łapką w górę i subem. To tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.